Witam serdecznie wszystkich miłośników ostrej jazdy po patelniach. Zadajcie nam ostatnio bardzo dużo pytań. Jednym z nich było, czy pokażemy, jak przygotować sos salsę meksykańską. Nie ma problemu, dzisiaj to zaprezentuję. Na salsę meksykańską składa się jedna puszka pomidorów, jedna cebula, 3 łyżki octu winnego, 3 łyżki oliwy z oliwek, sól oraz pieprz do smaku, 2 papryczki, czyli 4 pomidory i kilka łyżek posiekanej kolendry lub pietruszki. W moim przypadku tutaj będzie pietruszka. Zaczynamy od tego, że pomidory sparzymy najpierw. Skórka, już tu mam wodę zagotowaną, mam wrzątek. Zalewamy je wrzątkiem. Zostawiamy na kilka minut, tak żeby skórka elegancko odchodziła. Następnie, następnym etapem w tym przypadku będzie, kroimy cebulę na, ciekamy w zasadzie cebulę na drobne kawałki. Ja po raz kolejny, już we wcześniejszych filmach widzieliście, użyję mojej specjalnej maszynki. Trzeba to bardzo drobno posiekać. Mniej więcej tak, proszę bardzo. Zaczynamy od tego, że otwieramy puszkę z pomidorami. One powinny być posiekane. Ja tu mam kupioną akurat już gotową z posiekanymi pomidorami. Wy jak nie macie, to będziecie musieli się posiekać. Proponuję jednak kupić posiekane. Wrzucę od razu tutaj, tu coś mi wpadło, żona mi zaraz może to wyciągnąć. Wrzucamy tutaj także posiekaną cebulę. Pomidory już mamy sparzone, musimy je pokroić na drobne kawałki. Tym razem nie musimy wyciągać pestek ze środka ziaren, one już zostają razem z pomidorami, trzeba tylko wyciągnąć ten środek z pomidora, tak z każdym jednym. Następny etap to wlewamy 3 łyżki oliwy z oliwek i tak samo 3 łyżki octu winegry. Następnie ja tutaj muszę posiekać papryczkę chili. Na bardzo drobne kawałki, tak jak tutaj widzicie. Musicie uważać, ja już jestem przyzwyczajony, mnie to tak nie rusza za bardzo, ale jak ktoś nie jest przyzwyczajony i dotknie tego palcami, później gdzieś przejedzie na skórę, czy wsadzi przez przypadek palec przy oku czy do oka, to będzie tragedia. Oczywiście to musimy to wymieszać. Pieprz i sól do smaku. Ja akurat jeżeli chodzi o pieprz, to nie będę sobie żałował. No i oczywiście sól. Później każdy może sobie na swój sposób tam doprawić, spróbuje, czy mu odpowiada. To już zostawiam decyzję dla was, ile tej soli. I tutaj jeszcze zademonstruję mniej więcej na jakie kawałki kroimy pomidory, mniej więcej na takie małe kosteczki. Tak jak tu widzicie. Ostatni etap to już posiekanie pietruszki, tak aby wyszło kilka łyżek, to w tym przypadku bym miał gdzieś 3, to w zupełności wystarczy, według mnie oczywiście, wasze uznanie może być inne, na tą ilość salsy. Możecie też użyć kolendry, ja to robiłem kilka razy już, w obu przypadkach jest bardzo smaczne, czy z pietruszką, czy z kolendrą. I wrzucamy to już do reszty.
Jeszcze tylko przemieszamy. I sos, który naprawdę jest smaczny, godny polecenia, jest gotowy. Życzę smacznego.